20 marca w Dzierżoniowskim Klubie Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie odbyła się zbiórka krwi. Zbiórka krwi była organizowana w ramach ogólnopolskiej akcji pod patronem ministra spraw wewnętrznych i administracji Spokrewnieni z krwią. Dzierżoniowcy policjanci włączyli się w tę akcję, oddawali krew. Włączyły się również inne służby mundurowe, krew oddawali funkcjonariusze Straży Pożarnej, funkcjonariusze aresztu śledczego. Krew również oddawały osoby cywilne. Akcją Spokrewnieni z krwią objął minister spraw wewnętrznych i administracji. Jest to w odezwie na żołnierzy wyklętych. Oddajemy właśnie krew, aby w jakiś sposób oddać hołd żołnierzom wyklętym. Krew jest potrzebna, i zwłaszcza latem, jak dużo ludzi jest na urlopach, młodzież na wakacjach, a jest dużo zdarzeń, wypadków, takich zdarzeń losowych, wtedy tej krwi brakuje. Wtedy też ściągamy, kto jest na miejscu, oddajemy na ratunek tak zwany krew. Każdy chce jakoś pomagać. Młodzież, muszę powiedzieć, że bardzo często przychodzi oddawać krew. Widzę, że rozumieją, że jest taka potrzeba i nie trzeba ich nawet za wiele zachęcać.